No to Soku mówi, że nie ma. I tutaj chyba nie ma, też nie ma. Pod samą mapę, tak? Podchodzi. Dobra. Mhm. Nie wierzy mi, musiał sprawdzić. Musiałem sprawdzić. No to dobrze, to zróbmy load w takim razie. A na... Muszę z tym żyć. A na prawo? Chyba no się... i zginęłam. No ale... Aha. Dobra, nie. Zostało mi piksel i po prostu wzięłam apteczkę. No bo nie chcę mi się jeszcze raz pojść po ten sekret, no rozumiesz? Dobra. Piękna ta muzyczka jest. No to jest bardzo dużo dinusiów, ale dinusie są w klatkach. Na szczęście. Więc chyba na razie nic nam nie zrobią. Boże, gdzie ja łażę? Tutaj... Aha, takie teksturki, widzę te R3 tam są. No, troszeczkę, nie? Albo może, wiesz co, bardziej dwójkowe bym powiedział. Bardziej bym powiedział, że dwójkowe. Tu jest w ogóle jakaś klapa w tym pierwszym pomieszczeniu. Tak, tam. I tu jest, dalej jak pójdziesz, to jest dźwignia, która właśnie otwiera chyba tą klapę, bo tak było słychać. Tylko teraz właśnie nie zlokalizowałem tej klapy. Gdzie ty tu miałaś klapę? A, tu. Masz tą dźwignię? Mhm. Aha, widzę, jak tu trzeba wskoczyć. Jakoś od góry chyba się tam dostaniemy. Boże, ona mi się tu zsuwa. Czemu? Wlazłem na górę. Tu zaraz będzie jakaś pułapka, ja tu zginę, ja to wiem o tym. Będę musiał zaczynać wszystko od początku. Potrzebujemy klucza, którego nie mamy w tej chwili. Okej. Okay. Nawet dwa, o kurde. Mhm. Aha. No to jeszcze... Jezus! No wiedziałem, żebym zginął. Boże! Aha, jasno, faktycznie. Wszystko od początku trzeba by było. No niby jest tutaj kluczyk jeden. Ale jeden? Jeden to kurde mało, nie? No jest kluczyk. Mhm. Ale coś się otworzyło, tam była jeszcze taka brama, wiesz? Tak, otworzyła się, dobra. Dźwignia. Dźwignia, tak? A tu za dźwignią coś jest? Nie, po prostu. Tylko i wyłącznie dźwignia. Daliby tam. No, daliby. Też bym bardzo pragnął. No i co, i to będzie takie proste? Tu będzie kolejny kluczyk? Naprawdę? Jezu, nie mogę iść. No, jest kolejny klucz. No. Dobra. Może to tak ma być. Może. No i zginąłem. Tam, aha. O kur. No, zginąłem. Od początku muszę wszystko... Dobra, robię cięcie. Boże. Jest jeszcze jakieś tu jedno wahadło? Nie. Tylko to jedno. Nie, tylko to jedno. Idę zapisać. Ty jesteś przed tymi... Przy tych kluczach. Przy tych kluczach. No dobra. Jesteśmy, słuchajcie, z powrotem. Gdzieś tu wskoczyłam na jakiś daszek czegoś. Czy ja mogę ich zabić tak z góry? Właśnie. Oni tu gdzieś są, nie?
wiesz co, to do tego by się, wiesz co, przydało? Rewolwer. Jeszcze ktoś łazi mi, to może z drugiej strony. No to są a takie... Bo to jest połączone ze sobą, tak? Właśnie, kurde, nie wiem, czy pod spodem jest jakiś... Jeszcze łączący, słyszę. Nie? No właśnie. A jeszcze słyszę coś. Dobra, zjadę na te... Na te skrzynki. Tak, chyba jest tutaj, no. Ja też chyba zjadę. A przesunąłeś sobie u góry ten klocek? A tu jest dżem u góry. O! To jak ja to zrobiłem? I co, teraz ja już tam nie wejdę? Nie wiem. No z tej strony na pewno nie. A na te skrzynki tu jak wjadę, to co? One mi wejdą na te skrzynki, czy jak? A, z tej strony mogę jeszcze wejść. Gdzie? Ja nie zauważyłem tego gema. Są skrzynki z właśnie strujeczki. A im się co dzieje? O Boże, co to ma być? A gdzie ty masz tego gema? Aha, że niby muszę... Ej, puść to. Bez sensu, ale one też u ciebie padły i cały czas tak się drą jabłko? Jezu. Nie, no zabiłem, cisza jest. No nie, no takie są zbadzone. W sensie cały czas jakby ten, ta animacja padania dinozaura i ten odgłos. I one cały czas to powtarzają. Co ty gadasz? No. Jezus. Nie, to nie mam tak. A to się... lipa. To przeszkadza bardzo, tak? Bardzo. Zastanawiam się, czy którąś z tych skrzyń nie można, wiesz... No pewnie, no tu można. No, nie, pierwszą lepszą wzięłam na dole. Jakby w tej drugiej, nie wiem, w drugiej, nie wiem, do której ty sali zjechałeś. Tak naprawdę. Co tu jest? Dobra, patrzę nic tu nie, nic tu nie ma. Pomimo tego, że ją przesunęłam, to nic... A chyba, że tą... A chyba, że tą u góry se przesunę. Tak, tak, to chyba tak trzeba. Co, czy nie? No, zaraz zobaczymy. Bo tak specjalne to takie wyżłobienie nie jest. Ma nic, bez sensu. Mhm. A można? To jest. A, bo można wejść na górę. Dobra. Jest tutaj takie... Tekstury nie ma tutaj. Można wejść z powrotem na górę. Tak no. Sobie podstawić skrzynki. A, no to ja tam byłem. Właśnie tędy wszedłem. Nie, a, no ale okay. W sumie nawet nie było potrzeby, żeby była ta skrzynia. Bez sensu. No, ale dobra. Pytanie, po co? Tutaj się nie da przesunąć. Idę jeszcze po drugiej stronie tutaj. Tu gdzieś jakieś skrzynie. Tu nie. No jak one mnie irytują, to Boże. No tu jest jeszcze jedna jakaś do przesunięcia. A. No tą się da przesunąć. No tylko, że ja nie wiem, czy ja nie będę mieć zepsutej gry przez to. A można poszurać po nich? No właśnie, mam chyba przez to... No, nie zrobię tego, ale lipa. Przeszkadzają, tak? O, w mordę. No. Mam zepsute. No szkurde, no to, to a load gdzie był? Aha. No to w sumie nie jest tak daleko. Nie chcę mi się. Ale musisz wtrynić tylko kluczyki. O Jezu, idzie następny. No nie zrobię tego. Trumie. Wiesz o co chodzi, bo nie jest tak daleko, tylko kluczyki musisz wtrynić. I wtedy wchodzisz na górę i zabijasz dinozaury, nie? No bo ja tu jestem, ja tutaj nic nie robię więcej. Ale coś jest za tym, czy nie? No jest jeden klocek, za tym klockiem jest kolejny klocek, przesuwam go właśnie i no jest tutaj normalnie dalej przejście. Ale pytanie, czy to jest to? No idę tam, sprawdzę. I dźwignia tu jest. Dźwignia. No ale pytanie, czy to jest to właśnie? Dźwignia, która... I tu mamy gem. Mamy gem i uziki. Nie wiem, czy to jest to. Ale... Gdzie mieliśmy ale shit. Wtrynić jeszcze ten gem? Aha, tam, gdzie ty mówiłaś. Tam byłaś, ja tam nie byłem. Tutaj jeszcze coś jest? Nie, tu już więcej nie, nic. Nie zrobię tego. Nie. Dobra, ja zobaczę, jeżeli to jest to przejście, może będę mogła tutaj rozbaczyć.
Ale to nie widzę, żeby to było przejście. Co? Nie wiem, co mam zrobić. Ja bym jeszcze raz od początku to zrobił. Ale czy to jest to? Pokaż mi zdjęcie, może wyślij. Czy to są te... Bo ja nie wiem, czy ja się pcham w dobre skrzynki w ogóle, rozumiesz? Ale co... No to czekaj. Dobra, jeszcze to można przesunąć. No nie chcę mi się tego powtarzać, co mam ci powiedzieć? No ja widzisz, ile razy musiałem powtarzać tamto. Już w ciszy, ale... Ale zrobiłem to. No tutaj też jest gem. Dobra, to tam też jest taki gem. A ile tych gemów trzeba było? Do tamtej bramy? Trzy? Tak. No to już mamy, tylko ty musisz tamten. I co, ja poczekam na ciebie tutaj. Zrób sobie to pomalutku. No trochę to niefajnie, słuchajcie, że tak się właśnie bagują tutaj rzeczy. A shit, taki jaki no. Mało. Nie czy tutaj tak akurat być. Takich dużo, no ale... Dlatego ten custom ma taką niską ocenę, niestety, przez to właśnie. Przez takie bugi. Jeszcze gdyby one się nie zbadżyły, te właśnie dinozaury, to jeszcze gdyby się tak nie ruszały, nie? Aha. Leżąc. Właśnie ja tego nie wiem, miałem. Do czego mam to porównać. Poczekaj, do tego, do zdychającego zwierza, którego jeszcze nie ubiły, nie dobiłeś. No, ja to zobaczę sobie u ciebie, jak to wygląda. Boże, no. Jest tam jakiś save dalej? Tylko na moście. Musisz się znowu do... Jak już masz dwa geny... No wiem. To tylko dopiero do mostu musisz się cofnąć. Wysuwam ten kolejny. Tu nie będzie żadnej ciachaczki? Nie, po drodze nic już nie wyskakuje. Ale nie mam żadnych Uzi, o co ci chodziło. A to co tam było? Shotgun? A tu jest Uzi. To jest Uzi? Czekaj. Nie no, to shotgun. Shotgun, dobra. Co tam będzie nam, czy to będzie koniec, czy co? No wiesz co, wtrniłem te trzy gemy. No ja zapisałam. Dobra, no to na zejdziesz. Na dwóch szlotach i schodzę. Teraz to już sobie mogę podgłośnić dźwięki gry. Czy 8. Dziwne to się zrobiło teraz. Czy masz 8 sekretów? No aż to sprawdzę, chyba tak. Ja mam 7. No 8. Dobra. Mhm. Wtryniasz gemy? Tak. I mów, co tam jest dalej. No. Koniec. Koniec. Czy to będzie jakiś to be continue? No bo spodziewałem się walki z Natlą. Nie wiem. No. Bo no. Przecież zajumała kluczyk i poszła. No tak. Mało tego. Pizdziec, nie? Mało tego. Gdzie jest ta rękawica? Właśnie. No właśnie, o co chodzi? Gdzie jest rękawica? No. Znaczy wiesz co, powiem ci, że tak. Ja bym zostawił tą szóstkę, nawet bym piątkę dał. Jeśli chodzi o ten custom. Mm-hmm. Ogólnie spoko. Znaczy tak naprawdę chciałem wam pokazać, z czym kiedyś się borykaliśmy w PlayStation 1. Tak naprawdę. I tylko o to mi, na tym mi zależało, żeby wam pokazać, jak to kiedyś tak. Było, jak się męczyliśmy z tymi kryształkami i jakie to były właśnie frustracje kiedyś. Także, no to jest taki jednorazowy eksperyment. Takie coś ktoś tutaj zrobił i chciałem wam to pokazać. Fajnie, że autor ten wykorzystał wszystkie te takie jakby tekstury, nie? Z każdych z tych światów. Tak. A to dżungla tak. Była właśnie, a to była właśnie Grecja, trochę fajne było tam. Było. No. Znaczy, no i nie powiem, no to cała kwestia tego kryształu. Powiem ci, że niektóre sytuacje były trollowe. Tak. No i to mi się podobało. Tak, no. Tak. No i takie frustrujące było, że to aż trzeba było robić cięcia, niestety. No tak, ale taki był klasyk. Taki na był konsoli. Klasyk. Tak.
nie powtarzało się, tylko tyle, że były właśnie tekstury wykorzystane, ale tak, żeby się coś powtarzało z jedynki, nie? No to tak, nie, tak, nie, spoko nie. było tutaj wykorzystane, też było i przeciwnicy z trójki też trochę. Widzę tutaj właśnie Larson. No to głupi koniec. No powinien być artefakt. Myślałem, że jak weźmiemy teraz, wtrynimy te trzy gemy, może byłaby jakaś walka z Natlą i wtedy zabieramy sobie, prawda? Tak, tak. Uważam takie ode mnie 5,5 na zachętę. No i tylko tyle. Także chcieliśmy wam właśnie pokazać, jak to było z tymi kryształkami. Zapraszamy was już na kolejny custom. Nie wiem jeszcze jaki. Desełko coś tam wymyśli. No, teraz będzie DJ Full. A, to taki spoiler zamek. Będzie. Takie zamkowe klimaty zapraszamy was już. To nie będzie spoiler, bo już mówiliśmy w sumie. No tak, w sumie tak. Ale zamkowe nie mówiliśmy chyba, nie? Mówiłam. Tak? Było? Dobrze. No, także zapraszamy was, nie wiem, tam środa czy niedziela. Zobaczymy, jak to wypadnie. A za ten wam dziękujemy i do następnego. Trzymajcie pa, pa. Się. Pa, pa.